Dobra, jestem w jakiejś chacie. W ogóle nie żyję praktycznie. Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, tu jest. Okej. Tu my mamy zapory. Jesień. O! Fantastyk. Wiecie? Jesteście? Jesteśmy. No dobra, to co? Tylko muszę wyjść stąd. Dobra, no to teraz już. Dobra sprawę. Także, aha, dobra, to chwilkę teraz już o ciszę, proszę, bo już dobra. Będę was tam. No. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to Medieval Dynasty. A jeśli Medieval Dynasty, to oczywiście w kooperacji ze mną tutaj Wąsy, czyli Rafik. Cześć. Siema, witajcie. Z kanału oczywiście Rafik85 Games. No i tutaj nasz kolega z Golec Orkiestry, czyli Damian. Cześć, Damian, z kanału Damian na przygubie oczywiście. Cześć, witajcie. Siemaneczko wszystkim. Na wstępie, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek tutaj robić, jeszcze małe ogłoszenie. Zapraszam na kanał społeczności, gdzie są trzy głosowania. Słuchajcie, trzy głosowania, w których możecie wziąć udział w zabawie na dwie premiery tygodnia i premierę maja. Zapraszam do zabawy, bo fajnie, jak jest dużo głosów i jeżeli faktycznie te głosowania odzwierciedlają waszych faworytów, odzwierciedlają wasze opinie, bo naprawdę często są zaskakujące. Nieraz myślę, że coś innego. Już mój Mira. Dzięki, Mojmira. Dzięki za dyszkę. Dokończę myśl. Zapraszam również na najnowszy odcinek Prosto z Pieca, który też już jest na kanale. Nowe premiery, nowe zapowiedzi. Naprawdę coś fajnego. Dobra, słuchajcie, chłopaki, kończę te moje zapowiedzi. A, bo tutaj witam czaty, witam Maćka Łodzińskiego. No, Rafik jest z nami. Witam Marcina. Witam Mareckiego, który już tutaj się nam objawił w postaci Mojmira. O, Marecki jest już? Gdzie on tu jest? Nie widzę go. Ale Mojmira, to myślisz, że kto to jest? To jest Marecki. A, dobra. No. Okej, on ma dobre wejście. Dokładnie. Tutaj Maciek, pytasz się, czy pad zamówiony. To mało tego ci powiem. Pad już jest u mnie w domu. Łóż. Ty gadasz. Tak. Jeszcze powiesz, że teraz grasz na padzie. No nie, jeszcze tak nie jest, bo dopiero odebrałem go z paczkomatu jakieś godzinę temu. Aha, czyli... I Elit? Elit przed, tak. Elite. Także będzie Simulation Games Elita. Nie, dzisiaj jeszcze jest bez pada, natomiast też obiecałem Juni, że zrobię unboxing, także na jakiś shortcik z unboxingu wpadnie na pewno, także żeby nie było, że ja te pieniądze przepiję. Więc będzie padzik, jest już u mnie w domu. O, może też na Insta wrzucę fotkę, ale to później. Dobra, o, jest Marecki. Marecki to facet, nie kobieta. A teraz odegram na kierownicy. Marecki. No nie na kierownicy. Siema Marecki, siema. Dobrze, czemu panowie, co czemu ja nie żyję praktycznie? Nie wiem. Głodny może jesteś. Słuchajcie, co mamy do zrobienia dzisiaj? Co ty jest jakiś ten
papin, kamień, nożyce, znaczy pergamin, co to jest? Adam, przede wszystkim nakaż mieszkańcom, żeby zbierali jagody. Jagody. Teraz chyba jest jesień, więc bardzo się to przyda. Jesień. Każdy może... Już jagód nie ma, jagody były latem. No. Dobra, bo ja właśnie stawiam kompostowniki. Jagody to były latem, drogi wąsaty kolego. No to grzyby niech teraz będą. Teraz to będą grzyby, tak. No to niech także grzyby na kompost pójdą. Pójdą. Dobra, to jedziemy z grzybami. Rolnik, a ja idę. Jak my tu z tym żarciem stoimy, bo ja pamiętam... Wydobywcza to była? Nie, nie chata wydobywcza. Gdzie to było to zbieranie? Łowiectwo? Ja już nie pamiętam, gdzie to było. 17 wzięło. Kurde, nie pamiętam. Drewutnia, chata myśliwska, chata rybacka. 7, to jest za dużo. Jedna, powiedz mi, w której to chałupie. Ale co? No było zbieranie. No w chacie zbieracza. Chata zbieracza, toś mi powiedział Damian. Chcę dobrze mieć cię przy sobie. No zaraz ci będzie to było. Tu jest myśliwy. No właśnie, to jest chaty myśliwskie, nie, chata rybacka. No mogę ci od góry czytać. No chata wydobywcza, ale w chacie wydobywczej mamy kamień, glinę, słomę, rudę i tak dalej. My nie mamy właśnie takiego, takiej chaty. Zbieracie. A to nie jest ten? Kurde, myśmy to budowali ostatnio. I tak przepiję. A gdzie się podział czwarty? Właśnie. Widzisz, zobaczcie. Cześć, Bosman. I właśnie byłem ciekawy. A czwarty poszedł na wycieczkę. Właśnie byłem ciekawy, kto zauważy, że nie ma Pawła dzisiaj. No, także brawa dla Maćka. Specjalnie to ukryłem. Tak, dzisiaj gramy bez Pawła. Dzisiaj Paweł jest na gościnnych występach gdzie indziej. Tak, na wyścigach konnych. Dzisiaj konie popędza. No nie ma, musimy wybudować, słuchajcie. Jaka ta świnia wielka już jest. Taka malutka też jest. Urosła? Aż pójdę, kurde, zobacz. A jak tam z tym, z żarciem dla nich? Ale myśmy takie coś budowali, kurde, mi się wydaje. Ta świnia wielka. Pod każdym kołem żelazna belka. W czym to będzie? W rolnictwie? Nie. Wydobycie. Chyba, że nie zatrudni... Ale nie, nie mamy takiej chałupy. Chata wydobywcza jest tylko? No. Nie ma. Budynki, meble, ogrodzenia... Tu. Budynki. I to będzie w przetrwaniu, drogi kolego. Jest coś takiego jak... Chata zielarska. To też chyba nie to. Bo na zioła, oni tam zioła zbierają. To nie ma czegoś takiego. Cholera, zapomniałem. Było. Budynki, zaraz wam powiem. Usługi. O, chata budowniczych. Może faktycznie to chata może zielarska być chyba. No, możesz mieć Damian rację tutaj akurat. No tak, to tej budynku no dobra, nie mamy. To już. Trzeba jak, to... a ta zielarska przecież mamy. Gdzie? Nie no, pisze mi, że zero jest. Zero budowanych. Jest, nie ma. Nie ma, drogi kolego. A może myśmy mieli to zbudować kiedyś? A może? A widzisz, cześć świnia. Gdzie ty to budujesz? No ty witasz. No ze świnią gadam. Aha. Nigdy nie gadaj ze świnią? Nie miałem przyjemności żadnych posłów. Gdzie ty to, Adam, stawiasz? Wiesz co, gdzieś tutaj przy chatach myśliwskich, myślę. Co o tym sądzicie? To stawiaj, tylko co tam potrzeba. No już. Już. Chata zielarska. O. Tak nawet... Chyba nie tak. Co?
przed niniejszym żeś to postawił? Tak. A czemu nie? A co, nie podoba się? To możemy to zburzyć. Nie no, myślałem, że to gdzieś tu postawisz. Nie no, niech tutaj tak, wiesz. Fajnie będzie. No dobra, niech im zasłanianie. A ty przecież oni tu nie mieszkają, oni tu tylko pracują. No dobra, przecież nic nie mówię, nie krzycz na mnie. Dobra, co tu trzeba? Młotek. Cześć, kamień. Nie obrażaj mnie. A my kamieni nie mamy, bo Paweł miał zbierać kamienie. Dlatego nie przyszedł. A, no to tak. No dobra. Dobra, idę kamienie zbierać. No ja też. Albo dobra, ja już polecę od razu po deski i inne takie. No, ja już tu kamienie zbiorę także. Czy. Ja już mam 6 kamieni prawie, czy... A ty, byko, ty... Marecki, żeby ci nie było za chwilę... Marecki. Mister Zazdro Marecki. O, w końcu Adam będzie grał na padzie, no. Nie wiem, czy ja się przestawię. Namówiliście mnie, ale kurde, powiem wam, że... Będzie ciężko. Mam mieszane uczucia. 6 razy kłoda. Już niosę te patyki. Słuchajcie, nie wiem, czy nie będą na sprzedaż pada. Mało używany. I już, bach. I bach. Zobacz, jak się buduje. Bach. Patyki. Bach. Dobra, ci wiem, bach. Słoma, idę po słomę, bo nie wiem, czy... Nie, chyba jest słoma w tym. Powinna być. Jeszcze ja muszę po kłody lecieć. Rafiga, ty co robisz? A ja kompostowniki budowałem. Aha, no to sieć. Ja idę po słomę. Nie strasz. Ale kogo? A, chyba Damian, to było do ciebie. A ja nie wiem, o czym on rozmawia. O czym on do ciebie... Po prostu się nie boi, Marecki. Nie czuję przed tobą respektu. Poczuję. Jeszcze ten, słoma. No ja wezmę słomę, to już się zabiję. Ale tylko 10 jest, kurde, powiem ci, że mało. Już. No to, idę słomę wziąć. Nie, ale może wystarczy, czekaj jeszcze na... 8 tam chyba było słomy. To chyba powinno wystarczyć. Nie wystarczyło. Jeszcze 6 jest potrzebnych. Tak, byś już Damian tutaj dokończył to. Nie. Rafi widzę, słomę bierze. No i dobra. Pobrałeś Rafik? Jo, oczywiście. To ja lecę tam do ludziów i spróbuję kogoś zatrudnić. No, do zbierania. O, kapuchę zebrali. O, dobrze. Będzie bigos. Marecki będzie bigos, a ty się obejdziesz smakiem. Ha, 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 ha. Polec nie podskakuje. Marecki, czy ty wiesz, że ja mam od czwartku urlop? O. I cię mogę nawiedzić. Od tegoż czwartku? Mhm. A ty tak na mistrzostwa se wziąłeś, widzę. Nie, dobra. Tak mi dali. Zobaczymy Mojmira. Poromansuję z nią. Jak się masz piękne. Może w końcu się uda. Może. Naprawdę. Dziwiam twoją szczerość. Proszę uprzejmie, 100%. Właśnie, Damian, może poszukać ci tu jakiej miłej? Dziękuję. Właśnie się ożeniłem. Nowy mieszkaniec. Rafik. Nie, no bo swojej... Marecki mi wypobina. Pilnuj tej swojej. Słuchajcie, robię imprezę. Kawalerskie poślubie robię. Można. No proszę.
No, ładno nawet jest. No poczekaj, aż wyczeźwiejesz. A, dziękuję, Maćku, dziękuję. Okej, okay, i teraz czy ja kogoś jeszcze tutaj... Ona do zbierania będzie? Nie wiem. Czy do rozbierania? A to się zobaczy. Dobra, tu gdzieś chyba jest kopalnia, z tego co mi się wydaje. Bernadetta, ale nie widzę co ona sobą reprezentuje. A jest. Już swoją ma, to już innych nie widzi. No. O, zbieractwo. Dobra, to ja zatrudnię tutaj Bernadettę do zbieractwa. Okej. Okay. Rozmawiaj. Tworzę nową osadę. Dobra, Bernadetta. A czy mamy w ogóle tą Bernadettę gdzie położyć? Może ją do mnie położyć. A nie, bo mnie wygoni z domu. To nie. Zerwij ją najpierw. No jest. Mały, prosty dom, albo prosty dom. No to weźmiemy mały, prosty dom. Bernadette, pach. Dobra. Mały, prosty dom. I damy jej zatrudnienie. Już. Innej nie mu, znaczy słomy nie musi. Już zbudowaliście tą, jak to ono się nazywało? Tak. Chata zielarska, tak to była? Tak. Mojmira. Nie, bo teraz zebrałem coś, 200 coś słomy. Wiek 28, nastrój 3%. Okej. Okay. Jak będzie miała nastrój 40, to możemy pogadać. Pozwól, że przyjrzę ci się bliżej. Aha, ten sposób. Ten już się bierze mi za kobita, no ja nie wiem. O, znikła. Patrzyłeś do... Hey, old friend. A właśnie, właśnie. Gdzie mogę znaleźć? A, ona takich rzeczy nie wie. No trudno. Żegnaj. Dobra, a co my mamy? To papier, kamień, nożyce? Co to jest? Znaczy ten pergamin, nożyce? Co to jest? Zadanie. Ja? Zaraz zobaczmy. To Mila jest pewna, że wymyśliła nową rewolucyjną grę. Potrzebuje 3 tytułowych przedmiotów. Czyli papier, nożyce i kamień. Pergamin. No pergamin, no, bo wtedy papieru nie było. A skąd my jej nożyce weźmiemy? Ale ładnie płacą, 300 monet i 390 reputacji. Jak my już wzięli, no to trudno. No dobra, no to słuchajcie. Mamy... Dwoje nowych. A, jeszcze mogę gdzieś przypisać tą moją Mojmirę do pracy. W czym ona jest dobra? A skąd ja mam to wiedzieć? To ci Adam nie powie, w czym ona jest dobra. Bo w sumie to tak. Bym lepiej... Przecież ty mi zabierzesz. Nie. Chodzi mi o to, żebyśmy to kopalnię znaleźli, tam wybudowali magazyn plus dom jakiś i może tam kogoś zatrudnić przy kopalni. No to gdzie ja swoją kobietę wyślę na drugi koniec? No nie mówię o twojej kobiecie. Czy mamy miejsce w ogóle na jakąś jedną postać? Mamy jeszcze jedną chałupę, ale do tej Genovefy Gertrudy, czy jakiej tam można chłopa na przykład dotrudnić? Czekaj, ja idę zobaczyć, bo teoretycznie powinna być 300 metrów stąd kopalnia. O, bardzo to doceniam. Zaraz zobaczę, w czym ona jest dobra. O, a tu kapusta jeszcze rośnie. No w te zabawki też będzie dobra. O, nie już będzie kapusta. A też jest dobra w zbieractwo, mogłaby być. Co to są, żubry? Kowalski. Żubr, kuna, łoś, jenot. Kuźwa. Szkoda, że nie mam łuka. Gdzie jesteś, łuku? No masz... Jaki tam masz kolor? Bo ja mam fioletowy i żółty, więc... A ile jesteś od chaty? Bo ja mam 136 metrów kogoś. To może... No coś koło tego. To idę z łukiem. Łuk. Zabijemy żubra. No i fajnie, dobrze. Kolejna rzecz. Jest żubr. Czy to krowy są? Aha. Chociaż nie, no to nie wygląda mi na krowę. Chociaż ja może. Ja tą swoją kobietę myślę. A dobra, to jest krowa, sorry. A gdzieś ty tego żubra widział? A to jest byk. Ja wiem, żeś ty w żabce widział, no ale... krowa kosztuje 1235, a...
Byk 1170, ciekawe, byk jest tańszy. Dobra, idziemy teraz do tej całej tej. Mam nadzieję, że tu żadnych wilków nie będzie. O, łoś. Dobra. O, lis. Bernadetta. Jeszcze w myślistwie jest dobra. Dobra, to tu gdzieś powinien być, powinna być kopalnia. No i niby jest. Gdzie oni znaleźli? Czekajcie, gdzie jest mapa. Dobra, to ja bym tutaj na pewno wybudował jakoś to. Czego magazyn. Tam jest kopalnia? Czego to jest kopalnia? Mam nadzieję, że tu misia nie ma. A zobaczymy. Tam wilce były. W kopalni? No, gdzieś tutaj biegały jakieś chyba wilce. The more you work, the hungrier you get. Znaczy gdzieś tu w okolica, może nie był misio. No tu jest, widzę, i brąz, i sól. Więc jest okej. Tak, tu widzę złoże soli jest. Cyna jest. Żubra w lodówce? Byś zapomniał o łapce, ale zostawiłeś. Jest miedź. Dziękuję. To również zagłosujcie. Złożę soli, dobra. I can hear my stomach rumbling. A wy, chłopaki, zagłosowaliście? Na co? A ja nie wiem na co, na coś, no w notowaniach. Nie, jeszcze nie. Na notowaniach? Tak, ja już głosowałem. Tego co pamiętam. Na trzy głosowaniach? Teraz tam trzy głosowania są. Nie, raz tylko głosowałem. Bo tam są, ogólnie są trzy głosowania. Aha, okej. Okay. Tam... Wszyscy już się... Robi wieczór. Tam jest na 14 i 15 notowanie oraz notowanie maja. A ciekawe co tutaj... No właśnie, to jest kata zielarska. Ciekawe co można tutaj... w tej chacie... zielarskiej. A i tu można teraz zbierać, dobra. Teraz podgrzybki są. Jak to nie ma? Zabiłem w końcu. Czy to są... Nie przydzieliłem chyba. Dobra. Zdecydowanie. Podgrzybki niech będą tutaj zbierane. Magazyn zasobów, dobra. Gdzieś tu będzie trzeba go postawić. Dobra, zła pora roku. Dobra, nie ma teraz tego. Hej Jarku, siemanko. Cześć Arek. O. Skuruję łosia. Potrzeba. 20 skór i 40 mięs mam, spoko. Idę to zanieść. Dobra, idę sobie młotek muszę zrobić. A tu jest jeszcze jeden łoś taki mały. Taki łoś? Super ktoś. Dobra, bo my teraz mamy tak, tutaj... Bernadette, która jest. Oh, I could eat a horse. O, można ją do chlewu przypisać. Tą Bernadette. Ja ją na razie do chlewu przypiszę. O. Będzie hodowcą zwierząt. Teraz tak, od razu zobaczę jeszcze w tym chlewie, jak tam. Z warciem świnki się mają. Głos oddany. Bardzo dziękuję, Maćku. Bardzo. Pyk. O, jest świnka. Oj, nawet są trzy świnki. Mają jeszcze korycie. Żarcie, dobrze. Skąd trzy świnki? Samca, no wczoraj. Czyli w ostatnim odcinku ogarnęliśmy. Aha, okej. Okay. Dobra.
Gdzie to są jakieś narzędzia? No i fajnie. A, to tutaj te kompostowniki postawiłeś? Tak. No spoczko. Trzeba je uzupełnić jeszcze później. Ale już drzewa urosły tutaj te w sadzie. No. Nie fajnie. Kuruje łosia, tylko skuruje łosia. Dzięki, Marcin. Zachęcam do zabawy. Z czasem wymyślimy coś więcej przy tych głosowaniach. Na razie niech to się rozbuja. Drugiego łosia ogarnąłem. Kamień. O, mam czaszkę łosia. Co masz? Czaszkę łosia. A, czaszkę, zrozumiałem czapkę. Ja też zrozumiałem czapkę. Ładnie to wygląda, ładnie. Już coraz większa ta nasza wiocha. No. Niosę za dużo, no ale trudno. The more you work, the hungrier you get. Nie, no idę powoli, ale idę. No spoko, bo zaraz idziemy spać, nie? No to daj to dotargać, bo za, no dobra, za dużo mam. To ty se targaj, a ja na chwilkę muszę się włączyć. No i dały, aha, nie ma Adama. Seems I forgot about food. Tam miało być coś z tymi polami też, nie? Tak. Co tu jest? Nasiona mar. A skąd my ser mamy? Gdzieś musieliśmy znaleźć. I siemielniany? Ziarno żyta, ile my mamy? A żyta, ile mamy? Też spoko. Dobra, to, ale to nie ten domek. Tu jest chyba żarło. I can hear my stomach rumbling. Mówisz coś zjeść? Może i racja. Mięso 70, no to... 60 dam, 2 sobie, 10 sobie zostawię. Czaszka łosia, cena 20. O! No to i tak będzie mniejsza. Tak, wiem. Szkoda, że tu nie można włazić po tych draminach. Utro. I'm starving. Powiem wam, że gdyby na przykład w takim medieval była możliwość takiego budowania jak w tym. Jak w Enshrouded, to już w ogóle to byłaby chyba idealna gra. No, wtedy tak. Kurde, nic nie widzę, nie mam pochodni. Wyszedł namiot, nie mogę do wyjścia trafić. A jest skrzynia, dobra. Zostawiłeś coś do jedzenia? Wszystko surowe. Kurde. No dobra. No nie no, przecież tam ja łapię to mięso pieczone, on jest... Dana na tym mięso pieczone. Będę patrzył o co chodzi. Jak się prześpimy, to popatrzę, gdzie tu jest wyjście. Gdzieś tu było. Jest. Muszę sobie zrobić jakąś pochodnię. Może mogę, może nie mogę. No nie mogę, bo nie mam słomy. Muszę iść po słomy. Myślałeś, że to jakieś nowe głosowania. Nie, to są... Ty to akurat jesteś marecki, a taki ambitny i tam głosujesz, także dziękuję. Ale czasami trzeba przypomnieć. Stąd mówię. To ja się jeszcze idę napić. O, już mu zimno jest. A to mogłeś do studni. W studni masz też. No ale ja wolę taką. Człowiek zahartowany będzie. Wolisz z dodatkiem odchodów ryb. Dokładnie. Słusznie. To co, idziemy spać? Idziemy. Następny dzień.
Tak, nie jestem gotowy do spania, jestem. No i chyba żadnego nie trafiłem. Zauważyliście, że ma opada? No. Co? Trzeba z kobietą pogadać. A. Aha, ja mam 4 sole, to tam sól dam. Dobra, do tego. Ja idę budować dalej magazyn. Coś, a ja idę... Co to jest to porozmawiaj z tym? Okay. Na razie nie ma ciekawego. Dobra. No dobra. Ja spróbuję zobaczyć, o co chodzi z tą kuchnią. Ja nie wiem właśnie. Aha, bo to nie ta kuchnia tu jest. Wojsławo, czemu nie kucharzysz? No kuchnia, aha. Przecież jest na 100%. No jest. Mięsa ma tyle, że to zaraz to się będzie psuć. Dobra, to zrobimy teraz tak. Ja rybie mięso zjadę na zero. Jest zjechane na zero i 100% jest mięcho pieczone. No. I to jest rodzaj pożywienia pieczone na ogniskach lub rusztach, może spożyte i przygotowane do rozmaitych dań w kuchni. No i więcej jakby nie widzę rodzajów mięs oprócz tego solonego. No też. Teoretycznie powinna piec. Powinno. Damian, a przerzuć, jeżeli możesz. A to za chwilę. Gdzieś, a, no, wiesz co, to ja to zrobię. Bo jestem teraz, poszedłem się odchamić i poszedłem do miasta. To wyższa kultura, dobra. Ja wezmę, słuchajcie, trochę mięcha i zaniosę do magazynu po prostu. Surowe. Nie wiem, zobaczę co to da, ale nie sądzę, żeby to... Z magazynu by to brać? Cholera wie, bo już nie mam pomysłu. W sumie też nie pamiętam, jak to było. Wiem, że to działało. Nie bardzo ambitne. Powinno działać. Trochę wolnego czasu, ale spoko. Dobra, przerzucę tutaj. A, to trzeba zjeść. Kurde, będzie ciężko z tym magazynem tylko wybudować. Chcesz pomóc ci? Możesz pomóc. Dobra, to jest podstawę będę robił. A gdzie ty, Rafik, jesteś? To też ci pomogę. A to zobaczysz na mapce. Budynek zaznaczony. Tam, gdzie na zachód. Na zachód od naszej wioski. Znaczy na wschód, sorry. Na wschód. Tak, na wschód. Aha, ty jesteś... Za Piastowią jesteś. Tak, tutaj w okolicach Piastowi, na wschód od Piastowi. No to jestem w Piastowi, to biegnę, Rafik. Okej. Nie mów, że mcham i prosto. A, będzie kłód dużo przyszedny. Ja trochę kłód, jak już tu jestem. Kłody, tylko wiecie co jeszcze tutaj? Kurde, bo my zaraz przegapimy pola jeszcze do tego. Naprawdę już mamy coraz więcej rzeczy do ogarnięcia. No, mamy coraz więcej. Dobra, idę na kłody na razie wam zaniosę. Bo się już motam. Aha, tu jest Rafik, dobra, siekiera. Ile tych kłód jeszcze ci tam, Rafik, trzeba? Nie liczyłem, ale chyba na każdą ze ścian jest po 5. Ciul kłód. Dobra, wezmę to. Ale coś pozostawię tu, bo na cholerę. Natachać to zostawię. Kury zostawię. Ostywolek zostawię. A, bo z brzozy są tylko 2 kłody. Ale to chyba... A nie, dobra, chyba tak. Co tu najwięcej waży? Orzesz. Kłoda. Wpadłem pod drzewo. Dobra, to jeszcze wezmę. Na co ten magazyn, Rafik, budujesz w ogóle? A za magazynem masz kopalnię. Aha!
Dobra, jutro przybiegnę do was. A więc tak, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 40. Mi tutaj zaśpiewał. Co tam jest 60 tych płyt jest potrzebnych. No dobra. Normalnie bratanki mi tutaj moja mina zanuciła. Bardzo dziękuję za dyszkę. Bratanki? Bratanki. Tam jakiś... Ty jesteś Adam Wiosce? Już nie, jestem w połowie drogi do... Jakieś 200 metrów, 250. Niosę kłody. Bo tam jakieś, widzę, narzędzie brakuje. Dobra, zaraz zobaczę. O, królik. Tak, sot królik, faktycznie. Ale zabity już. Aha, pewnie wilki też są. No to go oskurowałem. A siekiery nie mam i śmierdzę. No trudno. Siekiera. Będzie teraz tekst tego dnia. Siekiery nie mam i śmierdzę. Dwa kamienie. Pięknie. Ja pierdzielę. Ziemka Robin Hoody. W wojsku tak było. Witajcie dobrzy ludzie. Nie wiem. Ktoś tam i tobie Robin Hoody. Ktoś tam było. O, Martin był w Sosnowcu. Na koncertach. A paszport miałeś? Miał Polsatu i był moim znajomym i znajomym Piaska był jeszcze. A, nie, ja tam Piaska. W Sosnowcu to tylko znajomość z Damianem otwiera drzwi. Dokładnie. Ale nawet jak wjeżdżasz do Sosnowca, to jest taka tabliczka, a paszport masz? Poważnie, możesz się Mareckiego zapytać, bo był. A zresztą ty, Adam, też byłeś. Ale nie wjeżdżałem do Sosnowca samochodem. Na ciepłongach nie ma tego. Tak, bo to żeśmy pociągiem wtedy wjeżdżali. No. A nawet jak przejeżdżałem z Łodzi jadąc, to też... Też nie ten. A to Maciek jeszcze wtedy był, nie? Był. Maciek, widziałeś? Ale on też pociągiem jeżdżał, tym on samym co ja. Jeszcze Pablo był wtedy chyba. Był. Sarniak. Też tym samym pociągiem jechał co ja. Sarniak był. Był, a on samolotem. Słucham? Kto to jeszcze wtedy był? No to był ten. Ten jeszcze był. Ten Pawilon? Nie, Pawlikos. Jakoś tak. To mówił, że nie pije i wyjechał następnego dnia. Czekajcie, kto tam jeszcze był. No i Rutkoś był. A Rutkoś był. A deski jeszcze potrzeba. No tak, pewnie. Mhm. A to co, jakieś takie coś innego ty tutaj wymyśliłeś? Drugiego poziomu już jest dostępny, no to już drugiego, to i tak będzie wspólny. No.
no, są zbudować mniejsze. Człowiek zaszalał, człowieku. Wtedy u nas też warto to było go zwiększyć na ten większy. To trzeba lecieć do tego, do Wiochy Podechy. No ja tu na razie z kłodami walczę. Dobra, to słuchajcie, to ja biegnę do wioski. Dobra. Po prostu. Gdzie jest? Kurde. Siekiera. A, mogę z włócznią biec. Czekajcie. Żeby zbędnych kilometrów nie robić. I znowu bieg na 300 metrów. Przez przeszkody. Dzisiaj nasze dziewczyny 400 biegły. No i tam coś nawet chyba ugrały. Czy nie, tak. Czy wczoraj może? No. Kurde, jeszcze jedna. Siema, Pilkuzar. Ja byłem, ale Damiana nie spotkałem. A, bo na innej linii jeździł autobusowej. 5, 10, 15. Zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie. Pamiętam to. A lubiłem to oglądać. Też to lubiłem. Wolałem to niż Teleranek. O, świerk, to ze świerku będzie dużo tych. Tak, 4. Kloców. Nie, z klonu jest najwięcej. Ze świerku są trzy. Ze świerku są trzy. Ale patyków jest dużo. A to już co innego. I piór. Dobra, to mówicie o deskach. Pamiętacie ile desek? Czy brać maksymalnie? Bierz maksimum. No dobra. Deska, tu jest 6 sztuk. 6 sztuk. Czyli będzie tak, 8 razy 6. 48 desek? Możesz ty... Nie no, takich kieszeni to nie mam. Rafik. Wezmę 24 deski, mogę wziąć na raz. Trzeba jednak pomyśleć nad jakimś tym... Nad jakimś, kurczę, plecakiem. Znaczy tam na razie sakiewkę odblokowałem. Ale to jest raptem 3 miejsca dodaje, 3 kilogramy. No to i tak lepiej. A żeby zrobić sakiewkę, to trzeba... A, dobra. Skóra i coś tam jeszcze. Skóra, fura i komóra. Dobra, czekajcie, bo my... Też to lubiłeś, Piotrek? Nie, no fajne to było. Jak tylko nie spałem, bo w sobotę lubiłem sobie pospać, to... O 9 zawsze było. Tak, tak. Nie, o 9 to było ziarno. Ziarno. A nie o 8? Według mnie o 9 było. Bo nie lubiłem tego oglądać, więc to mówiłem. Nie, zaraz, o 8 to było chyba ten. Kurde, jak to się nazywało? Budzik? Nie, czy kukuryko? Już nie pamiętam tej nazwy. Teleranek. A to Teleranek to niedziela. Teleranek, o właśnie. A Teleranek... Kukuryko. Teleranek to była niedziela. Niedziela. My mouth's dry. Dla Rafika to było kukuryku. Ojejku, nie pamiętam po prostu i tyle. Czyli Jaruzel kukuryku odwołał. Kurde, nie to. Zaraz się zacznie. Pamiętacie jeszcze tego... Pan Tic-Tac? Tak, to jest taklotka. O, Zegar, to mój znak. I ciotka klotka było. Tak, Zegar, to mój znak. Tic-Tac, Tic-Tac. Cholera jasna. Ryby są szkodliwe? Grzyby to wiem. Znaczy niektóre grzyby tylko raz są szkodliwe. Sobota rano ziarno było. Było, ale to, ale chyba właśnie po ziarnie było 50-15. Dwa kamienie. Cześć Jacku. Cześć Jacku, siemanko. Dobra, to muszę. Aj. Kamień zabrać, bo mi się kończy siekiera.
hungry jesteś. Ciekawy jestem, jak ten wskaźnik smrodu, że tak powiem, dojdzie do końca, jak to będzie wyglądało. Czekać będzie wizualizacja. No dobra, wracamy po następne te dechy. Właściwie to chyba brud. O, kto tam jest w tym wiosce? Ja jestem, Deski. A co ty tam robisz? Musiałem zjeść. Zbudować. Właśnie, ja mam coś do jedzenia? O kurde, nie mam. Dobra, jeszcze wytrzymam do wieczora, to jeszcze tutaj coś pociupię. Podział. Aha, bo to jeszcze jeden kamień musi być. No i jest. Tam będzie trzeba jeszcze jakiś mały domek wybudować. Damian, nie sikaj pod krzakiem. Już, wystarczy. Nie sikam. Dobra, jakbyś sikał na krzaki. Nie, bo sobie tego robiłem. Ciekierkę. Czyli strugałeś wariata. Strugałem wariata, no. Dobra, teraz trzeba ciekierę. I ciąć głupa. Idę ciąć głupa. To mogłeś jeszcze, Rafik, tak ustawić ten magazyn, żeby jednak wejście było trochę w stronę kopalni. Żeby nie obchodzili. A, no w sumie mogłem. No po prostu zepsułeś. No, no dobra, zepsułem. Długo Damian myślał nad kulturalnym słowem. Skąd wiedziałeś? Damianku, trochę już do tej wsi razem robimy. No i też się w sumie znamy trochę. Troszkę. Ale Damian, my pierwszy raz, to właśnie wtedy chyba się spotkaliśmy. W Będzinie. W Będzinie, no. Tak. A dokładnie w Katowicach. Dokładnie. Wtedy na dworcu. No tak, bo wy jeszcze wcześniej w Gdańsku się chyba widzieliście. Tak. To no. Wtedy Maćka znałem, Pejtera. Rudkosia. Rudkosia. Mareckiego. Czarniaka. To już tą ekipę znałem. Pawła Brzezińskiego chyba wtedy jeszcze poznałeś, nie? Nie, Pawła w Gdańsku nie. Też. Dobra, jeszcze jedna kłoda i reszta desek. Tylko jedna kłoda? No cholera, ja tyle ściąłem. To ja już idę, no. Damian, już nie tnij. No to dobra. Chyba, że dom tutaj jeszcze weźmiemy i dziabniemy faktycznie jakiś mały, prosty. No to spoko. Bo patrzę, czy tu jakaś kłoda nie leży. Mam, ja niosę kłody, tylko ciężko mi. A gdzie ty jesteś? Tu za twoimi plecami. A. Pek. Kłoda tu powinna być. O. Już? Już? No to znaczy, że Rafik tutaj doniósł deski. Tak, no to fajnie. Są deski jak najbardziej. A, to tu można już. No i super. Tu już mamy deski też. Tutaj już wszystko dobra, mamy na zbudowanie. Ścieżka też jest złożona. No dobra, to tutaj gdzieś tam wybudujemy chałupę. Ale już biorę ten mały dom. Tak, tak, mały, nie ma co. No. To wszystko w tym magazynie to jest? Tak. Właśnie o to chodziło Rafikowi. Teraz masz powiększony magazyn już. No. A. No i tu postaw tą chatę. No. Ile to tych kamieni trzeba? Tu kłody są, bo tutaj jest na palach. Będziemy ciąć głupa znowu. O co? Tu masz kłody. Gdzie?
No w magazynie. A w magazynie, no tak. Już nie trzeba walić, ciąć kupa, strugać wariata im. To przydałoby się jeszcze raz spotkać, bo to raz macie. Dobra, desek chyba nie będzie potrzebnych. O. Gdzie jest kłoda? Deska. A, tylko tam jest słomy może nie być. Jest słoma, bo dem 200. A, no to weźcie. Dobra, to dokończycie już tą chałupę, a ja już lecę, tak. Bo zaraz mi tutaj brzuch do kręgosłupa przyraśnie. Jak ta wrótkość? No dobrze. Dobrze. Bywało lepiej. Podupadł na zdrowiu trochę. Masz żafik tu kłodę jeszcze? Jak mnie? Gdzieś ten słomę? Słomie brakuje. No dobra, słomę przyniosłem. Tylko nie wiem, czy do dobrego wsadziłem. Dobra. Tylko słomy brakuje. Ile? Czekaj, 8, 8 i 7. Trudno matematykę. 16, 23. Dobrze liczę? Chyba tak, tak. No to już mam. Słuchajcie, bo jak to jest? Świnie produkują nawóz, tak? A gdzie ten nawóz się zbiera? Dobre pytanie. Znaczy inaczej, nawet nie nawóz, tylko gnój. No gnój. A jest gnój, dobra. Pewnie w gospodarczym. Tak, w ich szopie. Dużo jego jest? Tego. No i to człowieku, jak tu nas urodziły. Ile tu gnój jest. Teraz trzeba to przerobić. Transmisja trochę zdycha, przerywa. A to wiesz co, to zobacz na innych, bo ja nie widzę, żeby coś się działo. Nie też ale... jest dobrze. A jak ja inne? Zerknę. Słuchajcie, pozostali na czacie, jak tam u was? Czekaj, ja muszę to odświeżyć. Bo na razie no, 28 się gnoju. I póki co mi kręci. Gnoju. Transmisję. Więc nie ja leci. Mam. U mnie kręci. A teraz zaczęło kręcić, no. No ale słyszycie, no ja was widzę. Na YouTubie u mnie jest spoko. Mm-hmm. Na OBS-ie jest spoko. To zobacz może dziennik w OBS-ie, może coś wyświetli. Nie, no OBS mi... Nie, bo gdyby wyświetlał, to bym ten... to by mi tutaj siało błędami, a... Poczekajcie, no ale... W sumie tak, bo jest na żywo, cały czas no, to jest coś... Mam doskonałe połączenie, nic mi YouTube nie mówi, że jest coś nie... Nie ciekawe. Ale macie dziennik, podgląd dziennika. O, pięknie jest. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dobra, teraz odświeżyłem. Coś chyba tu nie widzę z YouTube'em, jest nie tak? O co tu no możliwe. Dobra, ja się muszę napić. Widziałeś, Adam, tam, że testują coś nowego? Wygląd ogółem YouTube'a. Wiesz co, powiem ci tak. To jak YouTube jest w tyle po prostu głębokim, wielkim. Oni naprawdę... Oni stracą z dnia na dzień po prostu ludzi. Nie wiem, to co niby teraz testują mi się kompletnie nie podoba. Dobra, trochę nawozu. Dobra, ja się muszę umyć, bo już śmierdzę. Bardzo. A ja muszę coś zjeść, kurde, i napić. Cześć, Marek, siemanko. Nie, to Perek, siemanko. Cześć, Marku. Dobra, co teraz robimy? Broń czyścimy. No to dobra, idę broń czyścić. Aha, trzeba do tej kopalni. Rafik, ogarniesz tam kogoś? Poczekaj, na razie to ja nie wiem, ile tam mamy jeszcze możliwości. Wiesz co, to ja rano ogarnę to. Już jak się wyśpimy.
Ja się dobra, a co z tym kamień, nożyce, pergamin, kurwa? Trzeba porozmawiać z jakimś Bronisławem najpierw. To ja idę do niego. Który to w ogóle możemy siać na jesieni? Pszenicę i żyto. Nie wiem czemu, ale jedzenie nie robią. A że to na bieżąco w tyle schodzi. Chyba, że niemożliwe. Na bieżąco to ty, a to też tak może być. Gdzie to? Tu w piecu? Dobra, ja tu ukrywam. A nie, to wciskam, cholera. Może ty, ale może masz rację. No, i trzeba by tam dodać drugą osobę chyba. Chyba, że po prostu ona tak wolno robi, że to znika od razu. No, tak też może być. Jakby nie patrzeć, no trochę ludzi już mamy, nie? No. Mm-hmm. To to biegnie. Przerywa, nie pooglądam, a nawet mi chodzi. Kurde, nie wiem, o co chodzi naprawdę. Albo coś. A spróbuj odświeżyć. Nie to perek. Bo naprawdę. Weź, mogę... Adam, sprawdź na tym. Wiesz na czym. Na czym? Na OBS-ie? Nie na OBS-ie. Do raportowania tych błędów, coś jak to się nazywało. Czy nie zgłaszają ludzie? A, dobra, wiem, dom detektor. O, właśnie. Takie pytanie, czy Pawłowi ktoś drzwi wyważył? Nie. Dlaczego? No bo ja widzę, drzwi stoją obok. To może nachlał się i zrobił awanturę w nocy. Czegoś razie, takiego no? Jeszcze nie widziałem. Nie, nie ma. Powiem wam, że... Aha, okej, okay, dobra, widzę. Się zbugowały drzwi. Ale zobaczcie, no normalnie... Doskonałe połączenie, wszystko jest okej. A u mnie teraz zaczęło się normalnie. Może faktycznie YouTube coś odwala. Nie, u mnie też okej. No bo na dom detektorze już. Też jest. Po odświeżeniu okna. Dobra, idę do tego. W Warszawie coś pokazuje. Trochę w Krakowie, trochę we Wrocławiu, ale to jest pikuś. To jest przy tych, co było kiedyś. Dokładnie. Gdzie na czerwono było cały świat praktycznie. Dokładnie. Dobra, gdzie mam tego? Porozmawiaj z Bronisławem. Gdzie jest Bronisław? Dziesięć, sześć, pięć, cztery, to jest Bronisław, o. Paździerzu, chodź tu. A, jestem tu, by odebrać specjalny kamień dla Tomili. A u Mareckiego jest okej. Okay. I na telewizjerze, i na telefonie. No to nie nadążycie, słuchajcie. Dobra, teraz mam sprawdzić znowu tablicę ogłoszeń. Dobra, to niech tam się Damian bawi, a ja spróbuję okiełznać zarządzanie pola. O, już marznę. Tak, też muszę się ogrzać. To. No dobra, to zrobimy wszędzie już teraz żyto na ozimę, tak? Bo żyto chyba można siać. A co do żyta to my tam mamy od groma. Nie. Czegoś tam mamy dużo. Czekajcie, bo ja nie pamiętam teraz, jak było z bożem. Widzę, mamy siemienia lnianego dużo. Ziarno żyta też jest bardzo dużo.
O, tu sezonka chmielu widzę jeszcze jest. Słuchajcie, Marek nie zna jeszcze z drewnianymi chatami ze średniowiecza, neta nie łapie. Jest to. Idziemy spać? Tak, a ty przybiegłeś już? Nie, ja w lesie się prześpię. To właśnie. Rozpalę. Ty, jeszcze cię jakieś wilki zgwałcą i co będzie? Szkoda wilków. Nie znam jeszcze drewnianymi chatami, okej. Okay. Może, może, Marek. No dobra, no to idziemy spać. I don't feel my fingers. No to położymy się koło żony chyba, nie? O, jaka mgła była przez chwilę u mnie. O! Taki ładny, ładny poranek. Jak, Rapik, stałeś koło żony i ładny poranek, to się wiesz, to... To tak nie może być. Dobra, teraz pewnie pergamin będę musiał znaleźć. Świnki śpią. Mają co jeść jeszcze? 50%. To nawet wolno to schodzi. Dobra, to jeszcze zrobię tak, technologię. Ja bym im tutaj zrobił... gdzieś to było... O, tu chyba to było. Brama z patyków. Mhm. Żeby już nie łaziło. Okej, okay, kupiłem. Zaraz. Jelenie. Dobra, to tam możesz przydzielić, chyba że musimy jakieś osoby mieć. Co tam, Marku, znaleźli na krycie? Muchy. No wielka mi sensacja. No dobra, jakaś tu brama jest. A wy warchlaki wstawać. Zobaczcie, kurde. Tutaj ta racica to jak ludzka noga wygląda. A się zdyszał jak do świń bieg. Ty, co ty robisz tej śwince biednej? Ja nic nie robię. Kurde. Czekajcie, po krótkich poszukiwaniach znajdziesz trzy kawałki pergaminu, które wyglądają na najstarsze. Pierwszy z nich brzmi: szukam diabła o wielobarwnych oczach, który splugawił moją córkę i uciekł, zanim dotrzymał przyrzeczenia małżeńskiego. Grafik. Co jest? To nie ja. Nagroda w postaci moneczeka. Każdy tak mówi, to nie ja. Słuchajcie, ja sobie zrobię tego foto, bo okay. Bo nie wiem, czy to będzie pokazane. Pójdź na drugie. Dobra. Na następnej karcie znajduje się stwierdzenie, obchodzi mi kto to czyta, zakochałem się w mojej łopacie. Nie wstydzę się tego. No dobra. No Rafik, o koneksję z łopatami to cię nie będę podejrzewał. Ostatnie ogłoszenie, podobnie od nieznanego. Proszę przestańcie kraść moje zateczki do butelek. Bardzo się napracowałem, żeby je wszystkie zebrać. Miło mi się, że pewnego dnia staną się walutą, ale się tak jeszcze nie stało. Dobra, zobaczmy teraz tak, czy będzie... Aha! Tam mamy... Pszenicy mamy dużo. Ale żyta mamy też. Mało. Gdzie? 10 jest. Żyta. No tu masz. A tu masz jeszcze w tym, w podole. Tam jest ponad 400. A, no to spoko.
Dobra, idę dalej to ogarniać. O, no to super, dobra. Pszenicy też tutaj jest to. To wy tam na razie tego, a ja tu ogarnę te nożyce, Kamil. Oki? Spoko. No ja tu próbuję teraz ogarnąć jeszcze właśnie. A gdzie jest Len? W magazynie? Len? Siemie liniane tam też powinno być. No to siemie jest, ale mi chodzi o sam len, bo wiesz, chodzi o tkaniny. Czekaj. No. Co to jakiś tu owiec jest? Płoma, żyto. O, to jeszcze jest żyto jeszcze. No. To ja to w ogóle to żyto zaniosę do stodoły. Ale nie widzę lnu, bo mamy już siemię lniane. Gdzie jest len? Czekaj. Czy to przypadkiem tu nie było? Dobra, ja widzę mam u siebie 60 nici lnu i dwie tkaniny. Ale ty to zrobiłeś z tego lnu, które było zebrane, czy...? Chyba tak. No to Rafik... Nie no, to co już bawmy. No to wrzucaj to do... tutaj do stodoły. Właśnie, czekaj, nie potem właśnie idę teraz to wrzucać. To jest. Wiesz, nie wiem, czy do stodoły, czy tutaj do tego... innego... Czekaj, dobra, tu. Bo to ja potem nie wiem, co się dzieje, wiesz. Dobra, już wrzucam. Daj tutaj do stodoły. Do stodoły wszystko na razie daj. A, do stodoły. Rafik został okrzyczony. czekaj. Wziął chłop za kosił i... O, konia znalazłem. A już biegam i szukam od 15 minut. 40 metrów. Dobra. Właśnie, zima idzie, może by coś z tych nici zrobił, jakieś ubrania ciepłe. Czekajcie, stodoła. A kto tutaj zaprawę ustawił na 100% w stodole? Ja nic nie ustawiałem. Też nic nie ustawiłem, ja w ogóle nie wiem, jak się zaprawę robi. A czekajcie, to zrobimy tak. Ile tej zaprawy w ogóle jest? Nawet nie wiem. Czy oni coś tam robią? Niech jeszcze ziarno trochę zrobią. Trochę paszy. A, trzeba owiec jeszcze zasiać. Tak, tylko właśnie nie wiem, kiedy to się zasiewa. Chyba na wiosnę. No właśnie, chyba nie. Czekaj. Zarządzanie. No tu. Gdzie to jest? Wiedza. Dobra, tutaj. Dobra, to tu zróbmy. Tutaj pusto. Zróbmy na razie pusto. Okay. A tutaj owiec. Ile mamy budynków już? No dużo. No właśnie tak się zastanawiam, bo teraz tu jest etap rozwoju i przy... maksymalnie 10 budynkach jest 50% standardowego podatku. Później jest kolonia, czyli maksymalnie 20 budynków już jest 75% standardowego podatku. 100% jest przy 30 budynkach. Nie, no to 30 jeszcze nie mamy. No i o każde 10 budynków więcej to wzrasta o 25%. Nie, no w ogóle też trzeba by ogarnąć z tym hadnem. O, żubra znalazłem.
Nie, no trzeba z tej kopalni, żeby już tam wydobywali, to będziemy mogli robić te narzędzia. No. I zarabiać tu znacznie większe kwoty. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego niedźwiedzia. Więc jak masz, Adam, gdzie kogo tam przydzielić, to możesz to uczynić. Najpierw gdzie? Tam do... Do kopalni, żeby... I tam przy tym domku kogoś... Idę zobaczyć. Żeby zamieszkał i od razu miał blisko do pracy. Nie wiem, Marcin, dlaczego wam przycina. Nie, tym razem to nie moja wina. Wilki! Gdzie ty jesteś? 400 metrów ode mnie. Dwa. No niestety tutaj nie ma za bardzo. Dobra, to ja polecę do drugiej biochy. Uciekłem. Do Kłonicy. Może no polecę. To możesz też w drugą stronę, do miejscowości Skałki. Tam też są osoby i przy okazji można wziąć materiałów z kopalni tamtejszej. Dobra, to ja tam jeszcze nie było, to tam biegnę. Dobra, będziemy mieć teraz ten pany. 300 monet i 390 za chwilę tego reputacji. Bardzo dobrze. Boże, mam papier, kamień, nożyce. Jestem prawie umarty. Czy nie u tej Marty, tylko zabity. Ma się rozumieć, Damian. Z tobą mam gadać? To Mila, o. Dobra, to ja muszę... Dziwnie poszedłem. Dobra. Możesz się w moim kierunku kierować. A to też tam biegniesz? Tak, też tam biegnę. Do kopalni chcę iść, tak jak pozbierać materiał. Dobra, no to biegnij ty, Rafik, no. O, zajęć. Będziemy tego samego robić. Co tu się dzieje? Króliki pozabijane. Ukończono zadanie. Kamień, perkamin, nożyce. Jak można mieć na imię Falisław? No, widać można. Jestem NPC-em. Nie, no, ja już tam nie idę. Dobra, czekajcie. Jak jestem tu, to zobaczę, czy coś jest jeszcze na tablicy ogłoszeń. Tablica ogłoszeń to tylko jest w Piastowi, czy gdzieś jeszcze? Wszędzie są. Aha, czyli monety do Adama doszły. Jak do mnie? No oczywiście, dostaj za zadanie. No faktycznie. To będziecie potrzebować, to oczywiście, że się podzielę. Na procent? Jedyny słuszny. Nie, ale Rafik z tymi ubraniami to masz rację, bo zima kurde idzie. No tak, właśnie nie wiem na zimowe ubrania co jest potrzebne. Dobra, co my tu mamy? Mamy 5 osób. I w czym ta osoba ma być najlepsza w tym momencie? Do kopania chyba, tak? Do kopalni? No. Jak rozumiem. Takiej osoby poszukujemy. Czy pierwszy no. Ten... Pierwszy piktogram. Dobra, poczekaj. Grafik zapłynął. To jest dwa... Jeden... Dwa... Mam trzy... Dobra, dwie osoby mam z trójką. No to bierz jedno. Nie, zaraz, bierz, sorry, jedna. Bierz facetę z trójką, jeżeli masz. Dobra. Ogólnie jest tak, płonące strzały. Dostać do Derwana. Dobra, już. Strzał. 112 model i 78 reputacji, to mało. Dobra, to mamy nowego mieszkańca, Gościwiła. Gościwi ta.
34 soli, to jest 240 monet, 130 reputacji. Łopat drogie. 10 prostych worków i jedna miedziana łopata. To jest 57 ziarna pszenicy i 78 reputacji. Ale tu jest ciekawe. Upoluj 4 dziki. 406 monet i 130 reputacji. Damy radę upolować 4 dziki? Zawsze można spróbować. Rafik, masz tego? Uka? Czego? Uk. Uk. Łuk mam, ale nie mam strzału. Co zrób strzały? Goodbye. Goodbye. Kiedy jest... Dobra, proszę. Biorę te dziki z natury. Też idę se strzały zrobić, bo nie mam strzału. Rafik? Tak? Wiesz, że możemy zasadzić na razie tą kopalnię między wiersze? Czemu? Bo mamy niewystarczającą technologię do kopalni. Potrzebujemy 5000, a mamy tylko technologię na poziomie 1200. O, tego nie wiedziałem. No czekaj, to co trzeba robić, żeby to powiększać? Wydobywać. Lewa ścinać. No samemu, także nie ma co, ja tego kolesia przenoszę z tego domu. Dobra, dobra, spoko. Już będziemy mieli mniej więcej go na awans. Dobra, co ja tu miałem? Ekwipunek. Adam, możesz zobaczyć, ile kamieni jest potrzebne do strzału, czy jesteś gdzieś daleko? Do strzału? Już. No to strzał się nie zrobi w ręku. Nie. Już patrzę. Bo nie wiem, ile mam kamieni zabrać. Czekajcie, drewniane bronie, a nie to drewniane, kamienne bronie, kamienna włócznia, kamienna strzała, dwa kamienie na 10 patyków i 10 piór. Aha, no to czekaj. Wtedy 10 kamiennych strzał. Kamień mam, patyki mam i pióra mam, dobra, jeszcze sobie trochę patyków pozbieram. Ja idę polować na dziki, panem. Okej? Okej. Rafik, ile jest tej linianej nici? Lub tkaniny? 60. Wiesz co, bo to ja może na razie... Też nie mamy prostą koszulę jaką. Się zastanawiam... No tak, tutaj prosto trzeba by zrobić... linianej nici trochę. Dobra. Gdzie wróciłeś te nici? Znaczy ten len? Wróciłem do tej, nie do gospody, do? Tylko tam cię kazałeś, no. Dobra. Dobra, lniane nici. A, bo ty już zrobiłeś, tak, lniane nici? Tak, zrobiłem wtedy. Dobra, to ja trochę tych koszul spróbuję, tylko teraz tak. Też wezmę lnianą tkaninę całą. Bo mogę teraz tak, słuchajcie, stół krawiecki. W ogóle... Aby pomyśleć faktycznie coś o zimie, nie? W ogóle plecaki i sakwę. A, małą sakwę można. Cztery pióra by mi się przydały. O, spodnie można sobie zrobić. Chociaż, ale spodnie mamy. To
jakieś takie wierzchnie, no nie? No statystyki tam trzeba patrzeć na ciepło tutajże. No. Ja sobie pióra wezmę, jak są. Pióro. No to za dużo tutaj w ogóle, jeśli chodzi o... Ja tu technologii nie mam. Jestem tak obładowany. Aha, kamieniem. Dobra, to idę kamień rzucić. Idę na dziki polować. Bo to, kurde, bo to szybko zleci. Dobra. Dobra, to słuchajcie, futrzane buty. Możemy zrobić. To jest tylko skóra i ten. No to się każdemu z nas przyda. To ja może kupię schemat do futrzanych butów. Mhm. Bo to daje futrzane buty plus 14% ochrony przed zimnem. To jest najwięcej. Albo zwykłe buty plus 9. Ale to mamy futra, futer mamy w ciul. To może tak. Te futrzane buty na zimę. Tylko no, tak, chyba będzie lepsze. 300 zużyję na schemat. Zostało mi 117. I możemy nawet jeszcze? Takich butów troszeczkę więcej zrobić, to można je później sprzedać za większą kwotę. O, jest coś takiego jak futrzana pelerynka jeszcze, ale to potrzebuje jeszcze 200 monet. To 200 monet będzie. No. Wtedy pelerynkę i to już będzie... Będzie trochę. No nie będzie to jeszcze idealnie, ale coś będzie. Zawsze lepiej niż było do tej pory. No. Dobra. No to Rafik, też nie masz, to trzeba futrzaną pelerynkę kupić schemat. Dobra, biegnę już. A ile masz? Ponad 600, no, czyli niecałe 600. No to weź kup schemat po prostu już. Przecież nie musisz do mnie. Tutaj jestem w stanie? Technologii. Technologia i szwalnia, bo ostatni tak jest ten, technologia produkcji i masz szwalnię. Czekaj, ci to było szwalnia. Pelerynka mówisz? Grube skórzane, mały, prosty, siodło. Na razie tylko tyle możemy niestety, bo mamy za mało, wiesz, punktów technologii. Szwalnia jeden, rozumiem, tak? Tak. I tu jest futrzana pelerynka za 300. A, dobra, to, okej. Okay. Futrzana pelerynka, kup schemat. Kupione. A to czemu ja nie... A, jest, dobra. No to można się brać za... A ja idę polować na dziki. Gdzie jest teraz futrzane? Aha, buty możemy zrobić. Na razie nas jest... 4. To ja... Dobra, to zaraz to zrobimy. A gdzie jest... Bo więcej nas nie będzie. Tu były chyba... Nie, to są... No nie, no więcej nas nie będzie. Nie, ale wiesz, na razie minimalną, nie? No spoko. A tu jest. Okej, to muszę maksymalnie futer nabrać jeszcze z magazynu. Dobra. Siedemdziesiąt futer jest. A ile futer trzeba na jedną rzecz? Zależy na którą. Chociażby na te buty.
10 chyba. Aha. Także nie jest. Dużo nie mamy futer. Jak się jednak okazało. Ale wiesz co, ja najpierw bym może tą pelerynę zrobił. Czy zaraz zobaczymy, czekajcie, gdzie jest ta peleryna, bo ja się, jeszcze się tu gubię. Tu. Są ale futra to moment. A nie, to z góry. A właśnie, skóry też będę musiał wziąć. Futra to chyba są z misia. Między innymi. Nie tylko, z lisa. O, tu jest. Z łosia. A, no tak. O, 12 futer potrzebuję na jedno. Czyli dobra, na razie zrobimy, słuchajcie, no 4 zrobię. Te. 4. Czyli pelerynki. Dobra, mamy 4 futrzane peleryny. Wrzucę do magazynu. Weźmiecie sobie. Mhm. 3 wrzuciłem do magazynu. Dobra. Po jednym dla każdego. A, jeszcze skóry wezmę. Powiem ci, Marku, że nawet nie wiedziałem, że jakiś pustostan znowu się zawalił. Ten piękny. Dobra. Odrodzenie. Słuchaj, nie wiem dlaczego. Nie mają się coś? Wizolagi jakieś. No, przegrałem z dzikiem. Uuu. Jednak te metalowe strzały są lepsze, ale. Metalowe strzały, czyli będzie trzeba żelazo. No. Bo metalową strzałą pierdykniesz raz i dzika nie ma. Aha. Tutaj, żeby to był większy był ładunek, móc zabrać jednorazowo. Niestety tylko 2 pary włóczanych butów. Zrobię. Dobra, idę na te dziki polować, bo zaraz się zima zacznie. Nie no, jeszcze jeden dzień jest. No tak, no ale muszę 4 upolować. No to zaraz, jutro ci pomogę. A nie wiem jak się leczyć tu w ogóle, czym tu się leczysz? Babka lekarska? Dobra, słuchajcie, ja mam jakieś lepsze nawet buty. Mam tu... To ja z wami się podzielę. Po prostu 2 pary butów będą też w magazynie. To sobie weźmiecie. Jak będą w magazynie buty, to te wezmą. Leka mi się już poprawiło, pisze Maciej. To jeśli tak bez niczego się poprawiło, no to chyba raczej YouTube coś bruździ. Ja to chciałem tylko to. No i dobra. Idę się przygotować na jutro na wypad na dziki. Kurde. Paweł ma sprzątaczkę. Dobra, co ja tutaj te skóry zostawię, wolne nici. Idę to wszystko zanieść do magazynu. Faktycznie już można buty założyć. Będzie cieplej. Wysokie buty, już workowaty kapelusz sobie założę. Tu jeszcze to sobie zostawię. A nie, bo to te zatrute strzały były.
Dobra. Teraz można się... Jeszcze trzy dziki, panie. O. Teraz muszę jeszcze szukać. Chodźcie, chłopaki, spać. Już. Co, mam buty do rzeki wrzucić? Nóż, dwa kamienie. Dobra. Na pewno chciałaby tam być. Co to było? Co to było? W telewizji. Sztaba. Aha, dobra. To idziemy spać. Oko, idźcie spać, ja zaraz tam dojdę. No to jeszcze ciebie nie ma. I can't recall the taste of food. No nie ma, bo ja znowu będę w lesie spać. Ale dajcie mi jeszcze dwie minuty. Bo ja se muszę ognisko rozpalić. Spoko. Oh, I could eat a horse. No już w sumie. Już jestem w domu. Dobra, zaraz idę też do domu. Tylko dajcie się jeszcze wykąpę przed snem. O, tam cieplej ci będzie, jak na bruda pójdziesz. Nie, ogólnie jeszcze dziki zostały, bo teraz mnie znowu zabił. No to masz nie za ciekawe okolice. I can hear my stomach rumbling. Także teraz wszystkie ręce na stół, idziemy dziki zabijać, jeszcze trzy. Rafik. Idę już spać. Moment. Metr do drzwi i metr do żony. I can't recall the taste of food. No ogólnie te dziki są tam, gdzie ty, Rafik, postawiłeś tą... Magazyn? Tak. Ale wtedy ich nie było. Są. Nie było tych tam żadnych dzików. Są. Czyli przewędrowały. Dobra, gdzie momencie. To się strzały robiło? To chyba umyśliwych. Tutaj, nie, umyśliwych. Umyśliwych? Umyśliwych albo w kuźni. I'm hungry. Dobra, a mam co ja jeść, czy nie mam za bardzo? A, tam są dziki. Dobra, to ja sobie jeszcze szybko śniadanie zrobię. Po snu Marecki udaje się tam. Tam się Marecki udaje. No to dobranoc. Marecki idzie w objęcie Morfeusza. Tym się Marecki. Dobra. Chyba coś zjeść jeszcze trzeba by było. Idziemy polować. Ty już, Adam, poszedłeś polować? Poszedłem. Uważaj na te kurczybyki. Wiem, w czym rzecz. Brywal od razu. Szybciej padają.
Dzikie złe. Dzik ma bardzo ostre kły. One tam są jeszcze w ogóle? Tam cztery były ogólnie. Czyli tyle, ile potrzeba. Ej, Junia, siemanko. Cześć, Junia. Siema, Junia. Junia, zgadnij, co dzisiaj wybrałem z paczkomatu. Oczywiście. Właśnie dzisiaj odebrałem. I can hear my stomach rumbling. Elita odebrał. Elita. Jeszcze nie otworzyłem. No wiesz co, dosłownie na godzinę przed tym, przed live'em odebrałem. I nie było jeszcze czasu, znaczy na razie wyjąłem z pudełka zobaczyć, czy w ogóle mi cegły nie wysłali. Dobra, widzę drugiego. No i wiesz jeszcze, jak miałem nagrać. No to tyś go ubił, Adam. Dobra, jeszcze dwa. A, no to razem w jednego zdawaliśmy. A to już chyba ich nie ma. Nie, tu już ich nie ma. To teraz tu są koło Rafika. Gdzie koło mnie? Prawej twojej strony. Aha. Jak te strzały robić? To chodź, Adam. Zatłuczemy następnego. Spoko. A, to jeszcze tutaj są, słuchaj. Tam gdzie na wprost ciebie. No właśnie tam idę. Aha. Czekaj, ja jeszcze pójdę do naszego magazynu. Tutaj co jest. Zostawić to co upolowaliśmy. Także jak jeszcze mam nagrać unboxing, to nie jest tak, że po prostu otworzę. Sama zażyczyłaś sobie. Ale w sobotę już będzie grane na padzie. Zobaczymy, jak mi z to wyjdzie. Dobra, mam dziki. Już? Mhm. Już? To dwa tak. Dziki uwaliłeś? Teraz? Tak. Mhm. Kurde. A czekaj, ten dzik. No proszę. No proszę. Chyba tu trzeba im jej dawać. Będzie pan zadowolony. Liczę na to. Aczkolwiek mówię, tak jak powiedziałem wcześniej na tym streamie, że no, mnie się do pana było strasznie ciężko przekonać, więc ja ciągle jestem jeszcze sceptycznie nastawiony. No ale słowo się rzekło, przetestuję, zobaczę. Dzik mnie goni. Zobacz. No na razie to... 200 kilo tu jest. Najwyżej będę miał do sprzedania nowego pada. Mało używanego. Manewka, kapusta, co ona potrzebuje do gotowania? Zostawię też te liniane. Idę z pad. Wiesz co? Xbox Series, tam Elite, coś takiego, czekaj.
Rzucę dzisiaj na ten, na Discord, nie na Discorda, tylko na Instagram. Rzucę fotę. No, Elita. Tak, Elit Cell jest tu. Rzucę w chowaniu na razie. Dobra, ja idę do tego pogadać. Cześć, Rafał. Z drewnianem. Siema, Rafał. Pogadać z drewnem. Adam, coś... Jakie dania dałeś, żeby oni robili? Mięso tylko. Pieczone mięso. Pieczone mięso. Okej, okay, no to chyba będzie działać. Daj, czemu nie działało? Przeniosłem mięso tutaj do skrzynki w kuchni. I zaczęło znikać. Więc sądzę, że chyba tu potrzebne jest. Ale to dziwne, bo powinno być w spiżarni. A, czekaj. A właśnie w spiżarni jest... Czy jest już upieczone? Więc może faktycznie znikać na bieżąco. No. Dobra, zobaczymy. Dobra, gdzie ten teraz? A, widzę pszenica zasiana. A tu widzę, jest nieobsiane pole. Bo tam jeszcze owiec widziałem. Ale chyba nie mamy ziarna owsa, to może coś kupię. Nie mamy. No to właśnie coś kupię tutaj w tym piastowni. I jak panie, patrzcie teraz. No, patrzymy. Rano. 130. No to będę miał na owiec. Jakie ładne kunia. Dobra, co tu jest jeszcze? Porozmawiaj wy z Pańskim Fali... Mareckim? Falisław. A to jest to, jestem NPC-em, tak? Mhm. No. A, to tutaj były te ciekawe te teksty. Tak. A my mamy miedzianą łopatę? Miedziana łopata? Czekaj. Zaraz ci powiem, czy jest, czy nie będziemy mieli. Sztuk jedna? No. Czekaj, gdzie ja tu zawędrowałem? A, dobra, tutaj muszę iść. Okej. Okay. Ziarno owsa. O, mogę kupić sporo ziarna owsa. Dobra, kupię 40 ziaren owsa. Miedziana łopata, będzie jedna sztuka. A prostych worków będzie 10? Proste worki nie są z jakimś problemem do wykonania, więc... Tam chyba są skóry potrzebne, więc skór mamy chyba pod dostatkiem. No właśnie, nie do końca. A czyli nie? Tak, nie, bo dobra, futer nie mieliśmy. Ja jeszcze futra wezmę, kupię trochę. Mam dwa futra. I 15 skór. To wrzucaj do magazynu. Ja jeszcze na razie jestem w mieście. Za 10 futer kupię jeszcze. Dobra. Kamienne strzały? Ja mam przecież kamienne strzały chyba. Nie, tak, oby ci sposobu, ale dla mnie to niewygodna cegła, dlatego wybrałem pada od Sony PlayStation. Już co, grałem właśnie na padzie od Sony PlayStation i... Tylko, że jeszcze grałem na PS3, nie? Akurat tutaj przekonało mnie, tak jak już rozmawialiśmy już zresztą, że jednak pady od Xboxów. Pady od Xboxów łatwiej się paruje. Z PC-tem. Chociaż niby ten od PlayStation też już można tam sparować, ale jak zobaczyłem sobie tutaj możliwości tego pada, spoko. Spróbujemy coś innego. Our king will go down in history as the most forgettable one. Przepraszam za kupanie, ale leżą chipsy obok i się nie mogę powstrzymać. These days
Dobra, kasa jest. Super. Dobra, musimy się opróżnić. No wiesz co, Rafik, tak głośno o tym mówisz? Z nadmiaru towarów. Dobra, ja idę jeszcze zrobić 30 strzał. Kamiennych. I wykonamy zadanie następne. A co z tą łopatą? Aha, dobra. Tu to wezmę też zadanie, to... Czekaj, czy my zdążymy z tymi strzałami? Nie, no zdążymy. To zaniesiesz tą łopatę tu, Rafik? Tak, tak, zaniosę. Przy okazji chcę zobaczyć... Dziękuję. ...jakie się robi. Prosty worek i łopata, dobra. Nawozu nie mamy. Jesteście jeszcze w wiosce? No. Ja jestem w wiosce. Kupcie nawóz. A, w wiosce. W sensie w mieście. Ale jestem w naszej wiosce. Nawóz? No, no tak, ja sobie przecież mogę kupić, jak ja pieniędzy nie mam. Kurde, byłem. Mogłem kupić jeszcze trochę nawozu. Dobra, jeszcze 24 strzały kamienne muszę zrobić na szybko, póki się dzień nie skończy. Dobra, to się muszę... A ty, Adam, jesteś u nas w wiosce? To może zrób 24 kamienne strzały. Dobra. I co, i do magazynu wrzucić? No. Już, tylko wiesz co, wrzucam tutaj nasiona. Już lecę. Dobra, kamienne strzały chcesz? No tam na pewno nie wiem, czy w magazynie nie ma tych kamiennych strzał, no ale... To ja ci, bo ty jesteś gdzieś tam przy tym drugim magazynie. Nie, ja już idę do nas do wioski. Bo jeszcze 20, znaczy w sumie 24 wystarczą. A to czekaj, muszę pióra wziąć. I kamienie. Masz kamienie? Nie mam. Już mam. O cholera. 12 kamieni mogę tylko wziąć. Zobaczymy, Dziunia, zobaczymy. Dobra, ja się tu pozbywam tych rzeczy, co mam, bo mam za dużo. A, to są narzędzia, bronie. Tak, futro daje. Jeszcze patyki, kurde. To już się stąd uzbieram. Każdy gra na tym, na czym mu wygodnie. No to prawda. A nie, tu są kamienne strzały przecież tylko. Możesz ty. O, dobra, ja już idę mu zanieść, także Adam nie musi robić. A, właśnie. Powiesz to. Nie, powiem wam co do padów, to tak, zacząłem grać na padzie od PS1. Jeszcze mi pasowało, ale już następne pady od PS-a już mi nie podchodziły. I się przerzuciłem na Xboxa, no i tak do tej pory z Xboxem jestem. A ty masz Xboxa? Mhm. No właśnie, Jacek, tobie nie podchodzą od Xboxa, mnie nie podchodzą właśnie od PS-a. Ale to tak jak Dunia napisała, co kto lubi, nie, to nie może. A mi w ogóle na razie pady nie podchodzą. To też tak miałem właśnie, ale... Znaczy ja w ogóle tak, i na padzie od Logitecha sobie na PC-cie grałem. Jakoś
No nie mogłem. Zobaczymy teraz tego pada. Widziałem, że braciak ma, on właśnie pada od tego, od Xboxa. Nie, on sobie chyba chwalił. Rafik, jak tam, dałeś już ten? Worków zapomniałem jeszcze. Co za chłop. Dobra, będę wracał, to... Dobra, raz zajdę. 19 kamiennych strzał przerzuciłem do magazynu. Bo to Rafik, bo to zaraz koniec dnia, je zawierz, oni w nocy nie przyjmują. Kurna mać. Dobra, zawracam w takim układzie. My kończymy zaraz, nie? Bo tak jak ustaliliśmy, po jednej porze będziemy robić. No. Mogę tu coś sprzedać? Co ja tu mam? Cześć Paweł, kurde wielki nieobecny. Siema Paweł. No. Skończył wyścig. Na którym miejscu zakończył? Niech się pochwali. A, no tośmy sobie posadzili widzę zboża. Czemu? No bo nie mamy nawozu. Nieobsiane będzie pole. Jest ktoś... Piastowi, czy Piastowi? Nie. Dobra, ja czekaj, bo ja teraz... Ja będę obok. Ja jestem w Piastowi. To co mam kupić? Nie masz pieniędzy? Czy masz pieniądze? Mam już. To weź nawóz. Postawiam parę rzeczy. To nawóz jest potrzebny jak najszybciej. Ej, tak, od końca do trzeci. Rider, gdzie trzeba celować i strzelać najlepiej. Gra mi się myszą i klawiaturą. No właśnie, to właśnie jestem ja. Ale może na przykład właśnie tego... Ghost of Tsushima, to właśnie może będzie mi lepiej, bo tam... Chociaż nie, tam też trzeba celować. A czy gnój, czy nawóz? Nawóz najlepiej. Chociaż gnój jest tańszy, ale musielibyśmy jeszcze go zrobić. Wtedy, no. Jest nawóz. A byłeś trzeci od końca. A prawie drugi. Nie, Arku, nie grałem. Biegnę, Adam, do ciebie. Dobra, 8 skór mi potrzebne. Chodź do mnie. Damianku, patrz. Jest tak przeładowany, że to jest głowa mała, nie? Zaledwo idę. Dokładnie gdzieś nie kończy. Na przykład nie wyobrażam sobie grania, nie wiem, gry strategiczne na padzie. Dlatego ja w coś grałem. Tego, w Cities grałem na padzie. No nie mogę, nie mógłbym. Ja tam muszę... Jak miałem Xboxa, nie miałem, wiesz, blaszaka, no to grałem na... No. To to biegnie Rafik. Dawaj, Damian, dawaj. Jesteś. Ty już mam ciemno przed oczami. Dobra, to już biegnę do ciebie. Dobra, chodź tu. No. Gdzie to było teraz? Nawóz. Napiję. Upuść. Więcej nie mam. No dobra, lepszy rys niż nic. Kurde, teraz ja jestem przeciążony. Ale podskakiwać mogę. Weź coś wyrzuć. To weź zanieść ten... te futra do magazynu. No dobra. Czy do stodoły? Do magazynu, futra to do magazynu. Kurde, nie mam wódka. Mam jakiś worek. Widziałem, że mam. Czy ktoś zamawiał łopatę i worki? Magazyn. To twoja zapłata. Magazyn zasobów, o. See you around. 78. No i pięknie. Dobra, ja
lecę szybko jeszcze do... To nawóz kup. Nawóz. Na ile? 29 nie starczy nawozów? Coś ty. Czekaj, gdzie ten rynek tu jest? Tu jest rynek. Ciemno przed oczyma. Wiesz, to widać, oni już poszli. Teraz, który sprzedaje nawóz? O, w kompostowniku co się robi? Nawóz, nie? Tak, nawóz. Powinno być pewnie, ale to w następnym porze roku pewnie będzie. Pokaż swoje towary. Nie, ten to nie jest. Żegnaj. Kto tu jest następny? Gdzie on tu jest? Prawej strony taki jest chłop. Tak, ale rynek już zamknięty. Więc muszę ich szukać po domach. A nie pamiętam, gdzie tamten mieszka. Odpowiedzialny. Widzę jakaś poszwa. Dobra, co ty masz? Mikstury. No, to mi się skończyło. Też nie było. Także... Mało. Który to jest? Ten. Pokaż swoje towary. A, ja skóry mam, to skóry też do magazynu dam. Dobra, to był nawóz. Gdzie ten nawóz tu jest? Kurde. Gnój. Ile tego nawozu? Jak najwięcej. Ile udźwigniesz? Ile możecie stać? Dobra, panie. Mnie stać? Stać to mnie jest na 130, ale nie udźwignę tyle. To ile udźwigniesz? O matko. Czy ja zapłacę? Czekaj. To jest kwota do zapłaty. 250 chyba zapłacę, tak. No, mięso jest w magazynie zasobów. O kurde, jeszcze mi się motyka złamała. Kwota i 5 patyków. No, mięso jest w magazynie zasobów. Wiesz co, bo sprawdzaliśmy, czy z magazynu wezmą, wiesz, no wtedy co sprawdzaliśmy, czy działa ten... No i co, biorą? Kuchnia. Nie, nie biorą. A właśnie, są mięso upieczone? Nie. Nie? Chociaż, okej, zaraz ci powiem. Nie. Nie ma. Mi się wydaje, że to wszystko na bieżąco idzie i trzeba będzie tam jeszcze albo... Czekajcie, kuchnia druga. Albo upiec ręcznie i zobaczyć, jak szybko zniknie. Dobra, tutaj miało być ziarno. Czekajcie, tutaj chyba miało być ziarno owsa. O kurde. Do drugiej kuchni też jeszcze nam brakuje 1200. Na polu za mało trzeci. Robimy. Nie, to miało być jednak... To jest żyto chyba. Do kuźni drugiej nam brakuje tylko 100. Wiecie? Tak, to jest żyto. Dobra. No to dawajcie żyto. Masz nawóz? To weź tutaj, mam. Możesz... Masz, a masz worek? Czekaj, gdzie ten worek tu jest? Tu? O to weź tutaj już nawoź, a ja będę tu siał. Kurwa, już gówno widzę. Tylko żyto, nie mam żyta. To jest wymagane nie. Nasiona. To tutaj, tylko... tutaj. Tu, Rafik, tu. Ja muszę żyto wziąć. Kurde, jak to drzewa położę. Co tak mało tutaj żyta jest? Fuck. Pytanie, czy zdążymy do zimy. Tutaj jest ciarna żyta, dobra. Worek się skończył.
No to ci nie dam. Tutaj nie ma? Mogą być worki albo to, albo w magazynie. Z czego nie się robi? Ze skóry. Ale powinny być zrobione. Dobra, pyk. Pyk. Jak to tu wygląda, zarządzaj? Jak tam, masz te worki, Rafi? Tak, mam. Już idę. Poko. Produkcja 15.38. Mięso 15.38. I to na bieżąco schodzi. Czy się trzeba tam będzie lepiej na kuchni zrobić, albo drugą kuchnię postawić. Dobra. No. Ale to już nie dzisiaj. No. Nie, nie. Dzisiaj to musimy tutaj z tym polem. Dobra, to jest już. A nie to siekierę mam. A nie to łopata. To też nie to. To nie mam czegoś takiego. Całe pole? Całe. Teraz na polu drugim mamy problem. Bo tutaj jest pszenica. I need more cloves or some fire. A tutaj, aha, tutaj pole pierwsze. Co to było pole pierwsze? Tutaj miał być owies, cholera. Ale już coś czuję, że nie zdążę. No, gdzie jest ta motyka? Dobra, jak się motyka robi? Kłoda chyba i kamień. Kłoda i patyk, dobra, lecę po kłodę. Dobra, mam owies w tym w 6 ziarno żyta, marchwi, buraka, ziarno owsa. Nie mam cholera, muszę lecieć szybciutko tutaj. Dobra, 40 ziarna owsa. Na razie spróbuję chociaż tyle obsiać, ile mi się udało. Tutaj. No dawaj. A, to ja tu owsa nie obsieję teraz. Nie, bo teraz owiec nie. Jest na wiosnę. Teraz jest chyba tylko pszenica i żyto. No dobra, to zrobimy tu już pszenicę w takim razie. Jeżeli zdążę. Pusto. Owies. Nie owies, Jezus. Pszenica. Tak. Lecę jeszcze szybko po pszenicę.
Będzie z kurde pszenicy. Damian, nie, bo wiesz co, nie widzę. Aha. Myślałem, że tak się lepiej. Nie, dzięki wielkie, ale lepiej widzę po ciebie. Kurwa, nie topisz. Bo ja wiesz, na echolokacji to się je. A, spoko. A już cało zaoraliście? No to chyba tak. Pole numer dwa tak. I pierwsza. Które okay. To jest pierwsze pole? Ja jestem na pierwszym polu. Pole pierwsze jest zrobione już całe. Pole trzecie pierwsza. Jest niezrobione. Pole trzecie jest zrobione. Nie. Jak to nie? Nie jest. Tu rośnie pszenica na części. Tu jest pole trzecie. Tu. Nie, to jest pierwsze. To tu. A, to ty możesz mieć itne. W takim razie jest ta, pierwsze to jest napisane. Zbagowane. A tu jest u mnie trzecie. Aha. No to dlatego jest niezrozumienie. To co to, Rafik, to? No wiesz co, zajrzyj po prostu na ten, do zarządzania i tam będziesz miał, które jest obsiane i tam będziesz nadzielone. Będziesz widział, co jest nie halo. O, skończyło aha. Się. Nie zdążyłem. My też nie zdążyli. No dobra, słuchajcie, no to spotkajmy się przy... Dobra, jak wejście się wybiorę cieplej. Można tu jeszcze ten zasiać? Nie, już nie można niestety. Co tu, Rafik, grzebiesz? Utrzane buty. To skąd masz futrzane buty? No Adam przecież zrobił. Jest w magazynie są futrzane buty. To biorę. Gdzie tu jest rzeczy? Pelerynka. Pelerynkę też sobie mogę wziąć? Tak. Jest dla was ten... Jedynie jeszcze Pawłowi futrzane buty trzeba będzie zrobić. Okej. Okay. Kurde, ale jaja. Ale teraz będę wyglądał. Futrzana pelerynka? A nie, to tu mam już. Futrzane buty. O, umiejętności mi jakieś doszło. Dobra, to następnym razem. Spotykajmy tak. Się gdzieś. Ja tylko się w tą futrzaną pelerynkę chcę tylko ubrać, że ona jest. Kurde. W ogóle zimno mi teraz nie jest, jest. Ale jaja. O. Futrzana pelerynka. Wyglądam jak... Jak baba w kościele. Rafik, jak ty wyglądasz? Ja nie chcę wyglądam wiedzieć, lepiej. Jak wyglądam. Już jestem przebojowy. O, a tam z chorem jest? No dobra. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Dziękuję czatom. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniach. No i tyle. Zachęcam też do obejrzenia najnowszego odcinka Prosto z Pieca. Także takie... parafialne ogłoszenia, także dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie donaty, dziękuję za... Yes. No nie było, Dziunia, no nie stać nas. Także braliśmy co było, żeby zimno nie było. Dobra, trzymajcie się, cześć. Dzięki. Trzymajcie się. Tyle z tego. I can't take it anymore. My mind's a
about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.